płyta prezeskie przypominające pylne ściany szat. Niektórzy wierzą, że to właśnie były pylne ściany szat z kościołem, inni, że to były pylne prezeskie. Niemniej skończyli tu 21 eskizami, 21 postulaty, które proszę Państwa, przed kilku laty zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa dokumentu, a więc jest niezwykły obraz, niezwykle eksponatu, niezwykłe dokumenty, które spontanicznie powstały, nie mają artystycznego wyrazu, ale są wielkie klasy dokumentów i można powiedzieć, że opisują się właśnie dzisiaj prezentowaną postawę. Bardzo, bardzo gorąco witam pana głównego koordynatora Andrzeja Stowasiewicza, który jest animatorem tej, już powiedział, nie tylko wystawy, ale przede wszystkim tej myśli konkursowej, tej myśli, która dzisiaj właśnie zaowocowała tym naszym spotkaniem. Zatem witając Państwa jeszcze raz bardzo gorąco, bardzo proszę pana o zadanie głosu. Ja też bardzo serdecznie Państwa witam. Zacznę od jednego podziękowania. Witania, a potem dalsze podziękowania. Chciałem podziękować serdecznie panu dyrektorowi oraz pani Monice Golenko, pan dyrektor wysokości dyrektorskiej Błogosławiej Pernałek. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się również, że ta wystawa doszła do skutku i cieszę się również, jestem radosny, że ona właśnie dzisiaj się otwiera. Normalnie poprzednie wystawy rozpoczynały się jesienią i to też piękne wnętrza, kabina, piękny czas, ale ten moment jest lepszy, dlatego że przecież nikt nie robimy tak naprawdę dla siebie. W ogóle jest to pojęcie, ale dowiadują się, tworzą pracę i w dodatku je przysyłają. Nieprawdopodobna rzecz, wielka chwała, wielki mój Bogu dla wszystkich twórców tekstylistów i małych form graficznych. To musi być niesamowite, jest niesamowite towarzystwo i to w skali takiej globalnej. Mówię tutaj o takich skrajnych przypadkach, to znaczy daleka Azja, Daleki Wschód i Ameryka Południowa. Bardzo wielu krajów europejskich przyszły prace, między innymi z Ukrainy. To wiem na pewno, bo jest z nami tutaj pani Juliana Turczenko. Dziękuję Wyspie Skarbów, całej ekipie Wyspy Skarbów. Wyspa Skarbów, dla tych, którzy wiedzą, to przepraszam, że mówię, a dla tych, co nie wiedzą, to mówię, że to mówię, jest na Wyspie Sobieszewskiej, to też jest tak. Tam na tej Wyspie Sobieszewskiej jest klub Wyspa Skarbów, który należy do Zajskiego Archipelagu Góry. To tam w tej Wyspie Skarbów kilka lat temu te konkursy zostały zainicjowane. Tam Ania Łupańczyk, która wtedy była kierowniczką, jak zorganizowała ten konkurs na w ogóle absurdalny temat. Wincenty Pol. Kto wie, kto to jest Wincenty Pol? Na Wyspy Skarbów to jest ważna postać. Wincenty Pol nazwał nowy kawałek rzeki Wisły śmiało. To jest temat, bo Wincenty Pol, słuchajcie, z całego świata, proszę Państwa. No, to jest niesamowite, z tej samej Japonii, czy Chin, czy innego kraju. Ja to się wtedy nie mówię, że się chciał. Kierownikiem, właśnie tym generałem Wyspy Skarbów jest Cyprian Czokowski, ale tej wystawy by nie było konkursu, by nie było, gdyby nie ma Paweł Jarczewski. Zdarzenie już się nie ucieka, bo mam też drogę, którą za chwilę włączymy, ale jeszcze ode mnie, bo Wyspy Skarbów jest nasz pani dyrektor Teresa Ciechnika, dyrektor Państwa Narodowego Kultury. Poprosiła jeszcze czytać jedną nagrodę specjalną. I ta nagroda będzie do pana Wincentego Kulczyńskiego. To jest artysta pochodzący z Gdańska, więc tym bardziej z nami jesteśmy bardzo funkcjonujący. Ponieważ to był dyplom, to był dyplom, ja myślę, że bez tego na ciele jej posiadała nie była nic. Pani Juliana zdobyła dyplom za tytuł otrzymania nagrody specjalnej w kategorii Explicit, tej póki tradycyjne, ale mamy tutaj drugi, prawie taki sam dyplom, czy one tak wyglądają.
Tylko że tu jest jedna drobna różnica w kategorii mała forma graficzna. W tej chwili też tradycyjna, także proszę uprzejmie. Miasto Gdańskie już ogłosiło przyszły rok rokiem Jana Hebeliusza, a wspólnota gdańska i Paskaku wpisują się w większe tematy lokalno-patriotyczne, zatem dla wspólnoty gdańskiej tematem przyszłorocznym będzie na dziś to brzmi tak: człowiek, ziemia, kosmos, czytaj astronomię z powodu Jana Hebeliusza. A zatem ja wiem, że są tu wśród Państwa twórcy ekskluzywnych małych form graficznych, także nieoficjalnie już wiecie, jaki będzie temat przyszłorocznego konkursu. Bierzcie się